Siemanko, z tej strony Usłysz Session TV. Dzisiaj kosimy kukurydzę na kiszonkę. I tak to jest z tą robotą. Dzisiaj odwozimy Neffolandem TD5020 z Forschmittem. Jak widać, sobie radzi na razie. I lecimy z akcją. Szybę sobie zamkniemy, by nie hałasowało. Oto pierwszy mój vlog. Nie wiem, jak to wyjdzie, ale coś trzeba nagrać. Ścieżkanie jest od firmy Elsner 870, robota idzie, 8-rzędowy head camper i tak to. Tedek taki to. Jeżdżę tak trzecim zakresem, jedynka, dwójka. Też by można jeździć na drugim zakresie, ale to nie wiadomo. Bodaj sposób przełączać w trakcie jazdy. I tak to się robi. Wtedy z Forschmittem jakoś to idzie. Tylko Daniela, z któremu mocy braknie, bo to... Jak to, bo za lekki trochę jest, 70 koni nie domaga. Na kieszonki nieraz wjedzie, zobaczycie. I lecimy z koksem. To. Tedek ma przepracowane 1525 motogodzin. Jakoś na razie współpracuje. Tylko ta jedynka taka trochę jest, nie pasuje. Ciężko ma, ale radę daje. Ale radę daje.
Telek już chodzi drugi sezon z Washmitem w kukurydzy i jakichś większych problemów z nim nie ma, tylko trochę mocy brakuje, 70 koni trochę za mało, ale co zrobić, jak nie ma więcej. Pan Karol ładnie kosi, jakoś mu to tam wychodzi. Kukurydza taka jest trochę poszczelana, no ale susza w tym roku. Niektórzy mają wodę, a my mamy zejść. Kurde, Boże, ty nie obalił. Ale nie, ładnie. Telek tam jest. Drzemie w nim moc. I lecimy na kieszonkę. Zaraz